Historia rozpoczyna się od zrozpaczonej kobiety tulącej niezwykle dużego noworodka, któremu nadaje imię Cutie. Przynosi go do domu, owiniętego w koc, aby ukryć go przed światem zewnętrznym. Oczywiste jest, że z tym dzieckiem wiąże się jakaś tajemnica, ale jeszcze jej nie znamy. W miarę upływu lat obserwujemy, jak Cutie rośnie w szybkim tempie zarówno pod względem wielkości, jak i siły. Powoduje to, że nieumyślnie wyważa drzwi, gdy się porusza. Chociaż jest kochany i dobrze opiekują się nim jego ciocia i wujek, trzymają go w domu i zabraniają mu wychodzić na zewnątrz. Obserwuje inne dzieci z sąsiedztwa bawiące się na zewnątrz, podczas gdy on spędza większość czasu na czytaniu swojego ulubionego komiksu The Hero. 19 lat później Cutie urósł do 13 stóp wzrostu. Ponieważ nie mieści się już w rodzinnym domu, jego troskliwa ciotka i wujek budują nowy, większy dom, w którym może się swobodnie poruszać. Pewnego dnia, podczas oglądania telewizji, natrafia na kuszącą reklamę hamburgerów z sieci fast food o nazwie Bingen Burger. Pomimo jego ciekawości spróbowania ich, wujek upiera się, że są one szkodliwe. Okazuje się, że opiekunowie nadal ściśle kontrolują poczynania Cutiego i zamykają go na podwórku. Martwią się o jego bezpieczeństwo i obawiają się potencjalnych niebezpieczeństw świata zewnętrznego. W rezultacie Cutie spędza dzień w domu, ćwicząc, grając w gry wideo i oglądając filmy. Pewnej nocy po raz pierwszy wymyka się z domu, sprytnie przebrany za krzak. Gdy ostrożnie bada otoczenie, natyka się na grupę dzieci w swoim wieku, które kręcą się w pobliżu. Nagle chłopiec o imieniu Felix dostrzega coś niezwykłego poruszającego się w krzakach. Początkowo myśli, że jest po prostu na haju, ale wkrótce zdaje sobie sprawę, że krzak jest w rzeczywistości gigantem w przebraniu. W ten sposób wieść o ukrytym gigancie rozprzestrzenia się jak pożar w całym mieście. Dzieci z sąsiedztwa nadają Cutiemu przydomek Twamp Monster, a nawet robią koszulki o tej samej nazwie. Kilka dni później Felix i jego przyjaciele, Jones i Scott, zauważają Cutiego spoza ogrodzenia. Niespodziewanie woła ich do środka, a gdy spędzają czas, są zdumieni jego siłą i talentem. Grupa zaprasza Cutiego, aby pokazał mu świat zewnętrzny, ale on przypomina sobie, jak jego ciotka i wujek surowo mu tego zabronili. Mimo to odważnie deklaruje, jestem panną, a panny uwielbiają przygody. Tego wieczoru nowi przyjaciele Cutiego zabierają go na przejażdżkę i wprowadzają go w radość z jazdy samochodem i subwooferów. Cutie z kolei cieszy się każdą chwilą swojej wolności i nowymi doświadczeniami. Po powrocie do domu spotyka się z nieprzychylnymi spojrzeniami ciotki i wujka. Najwyraźniej natknęli się na jego filmik z wyczynami samochodowymi w sieci. W odpowiedzi Cutie argumentuje, że trzymali go z dala od wszystkiego, co świat ma do zaoferowania. Następnie jego ciotka ujawnia serię artykułów o tragicznych losach gigantów, którzy tajemniczo zmarli i byli nieludzko wykorzystywani do pokazów. Okazuje się, że na przestrzeni dziejów w każdym pokoleniu znajdowała się jedna taka osoba, jednak społeczeństwo zawsze ją odrzucało. Następnie Cutie dołącza do swoich nowych przyjaciół, aby złapać Bingen Burger. Tam zauważa dziewczynę o imieniu Flora pracującą z niesamowitą szybkością. Po złożeniu zamówienia, dziewczyna niespodziewanie odsłania swoją własną koszulkę Twamp Monster, pokazując swoje wsparcie. Cutie z ekscytacją bierze kes burgera i odkrywa, że w rzeczywistości smakuje on okropnie. Następnie grupa udaje się do klubu, gdzie Felix przedstawia Cutiemu nową dziewczynę. Chłopak stara się z nią porozmawiać, ale ta w końcu go odrzuca. Kiedy wychodzą, przypadkowo wpada na mężczyznę, co powoduje wybuch bójki. Mężczyzna i jego przyjaciele przyczepiają się do Cutiego i biją go, ale on pozostaje niewzruszony. Wkrótce wieści o tej bójce rozchodzą się po mediach. Bohater, prawdziwy superbohater z ulubionego komiksu Cutiego, uważnie monitoruje wiadomości i instruuje swoją sztuczną inteligencję, aby oceniła potencjalne zagrożenie tworzone przez Twamp Monster. W międzyczasie ciotka i wujek Cutiego również śledzą wiadomości i przygotowują się na wszystko, co może nadejść. Wujek stuka rytmicznie w ścianę, odsłaniając tajną półkę z ukrytym na niej ogromnym pistoletem. Następnie Cutie ponownie zatrzymuje się w Bingen Burger, a Flora jest zadowolona jego widokiem. Później udaje się do domu Scotta, by spędzić czas z przyjaciółmi. Podczas rozmowy wyznaje, że jest nią zainteresowany, ale chce też działać powoli i lepiej ją poznać. Jones jednak wyśmiewa go i przypomina mu, że ledwo zna Florę. Sugeruje również, że wejście w związek byłoby głupią decyzją, biorąc pod uwagę jego ograniczone doświadczenie w świecie zewnętrznym. Zamiast tego radzi mu zachować lekkość i swobodę, zamiast spieszyć się z poważnym zaangażowaniem. Wkrótce potem Cutie wspomina, że skończyła mu się gotówka, więc nie może iść do Bingen Burger, aby zobaczyć się z Florą. Felix natychmiast wyśmiewa go i pyta, jak zamierza mieć dziewczynę, skoro nie stać go nawet na hamburgera.
Ale Jones wkracza do akcji i zapewnia Cutiego, że wierność sobie jest o wiele cenniejsza niż pieniądze, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy sercowe. Następnie Cuti podchodzi do ciotki, aby poprosić o pieniądze, ale jego plan się nie udaje, ponieważ wścieka się, gdy dowiaduje się, że wymykał się z domu. Zarówno ciotka, jak i wujek odmawiają pożyczenia mu więcej pieniędzy i nalegają, aby zamiast tego sam zarabiał. To sprawia, że chłopak czuje się sfrustrowany i zdaje sobie sprawę, że musi teraz znaleźć sposób na utrzymanie się, jeśli ma nadzieję, że uda mu się poderwać Florę. Później tej nocy Cuti, Felix i Scott jadą do sklepu spożywczego po przekąski i alkohol. Gdy dochodzą do kasy, cała trójka zdaje sobie sprawę, że brakuje im gotówki. W tym momencie podchodzi do nich sam Spiegel, agent sportowy i utalentowany, który uprzejmie oferuje pokrycie ich rachunku. Następnie przedstawia Cutiemu kuszącą ofertę, współpracę z nim w celu zrobienia kariery w profesjonalnym sporcie. Następnego dnia Flora zauważa Cutiego stojącego w kolejce po zamówienie w Bing Ben. Oboje subtelnie flirtują ze sobą, wymieniając spojrzenia i rozmawiając. Później, podczas spotkania z przyjaciółmi, niespodziewanie dzwoni telefon Cutiego. Dzwoni sam Spiegel i prosi go o przełączenie na kanał sportowy. Tam odkrywają szokującą wiadomość, że Twamp Monster został zakazany we wszystkich profesjonalnych sportach. W związku z tym sam radzi mu rozważyć alternatywne źródła dochodu. Sugeruje modeling w lokalnym centrum handlowym i zapewnia mu umowę z popularną marką odzieżową. Następnie Cuti wykorzystuje swój niezwykły wzrost i śmiało pozuje jako żywy posąg, przyciągając uwagę kilku przechodniów. Później Cuti wraca do Bing Ben Burger, gdzie ku jego zaskoczeniu Flora podchodzi do niego jako pierwsza. Szybko podaje mu swój numer telefonu i prosi, by zadzwonił do niej w dogodnym dla siebie czasie. Oferuje mu również kilka hamburgerów i zapewnia, że nie musi czekać w kolejce. W międzyczasie jego ciotka i wujek udają się do lokalnego baru na drinka. Ich rozmowa w końcu przechodzi na temat Cutiego, a wujek radzi swojej żonie, aby nie ujawniała jeszcze zbyt wielu informacji. Pełny kontekst ich rozmowy pozostaje niejasny, ale ciotka ma nadzieję, że Cuti jest przygotowany na wszystko, co go czeka. Gdy kamera się obraca, okazuje się, że w torebce nosi tajemnicze urządzenie. Gdzie indziej, Cuti i Flora cieszą się randką w restauracji, gdy nagle jego uwagę przyciąga niebo. Zauważa tam bohatera poruszającego się po mieście z pomocą drona przymocowanego do jego kombinezonu. W międzyczasie Jones, jako młody aktywista, próbuje pomóc ludziom zagrożonym eksmisją. W miarę rozwoju sceny staje się jasne, że ludzie ci borykają się z trudnościami finansowymi i są przymusowo usuwani ze swoich domów. Sytuacja eskaluje, gdy policja zaczyna brutalnie atakować tych, którzy opierają się eksmisji. Będąc świadkiem chaosu, bohater interweniuje, ale w rzeczywistości uniemożliwia Jonesowi zaoferowanie pomocy potrzebującym. Okazuje się, że wcale nie jest dobrym człowiekiem. Następnie szyderczo macha do niej po zablokowaniu jej wysiłków. To powoduje, że biedna dziewczyna krzyczy na niego z frustracją z ziemi poniżej. Gdzie indziej, Cuti z pasją wyraża swój podziw dla bohatera. Podkreśla zaangażowanie superbohatera w sprawiedliwość, sprawę, którą całym sercem popiera. W trakcie rozmowy Flora zauważa, że Cuti wydaje się być niezaznajomiony z doświadczeniem jedzenia poza domem. Postanawia więc przedstawić mu radość z jedzenia w restauracji. Zabiera go do bufetu, gdzie z podekscytowaniem opisuje wachlarz dostępnych potraw. Cuti również uważnie słucha, jak dziewczyna opowiada o swojej pasji do gotowania. Później ich rozmowa przenosi się na samą Florę, a zwłaszcza jej tajemniczą zdolność do poruszania się szybciej niż inni. Następnie zanurzamy się w retrospekcji i widzimy ją jako małe dziecko, wykazujące tajemniczą szybkość nawet w tak młodym wieku. Lekarze twierdzą, że jej szybkie ruchy to konwulsje, ale jej matka wierzy, że to coś zupełnie innego. Jednak z perspektywy Flory czas płynie inaczej, porusza się w normalnym tempie, podczas gdy wszystko wokół niej wydaje się zwalniać. W rezultacie Flora często czuła się sfrustrowana i niezrozumiana jako małe dziecko. Widzimy momenty, w których płakała, ponieważ jej rodzice byli zamrożeni w czasie i nie byli w stanie jej pocieszyć. Okazuje się, że nauczyła się komunikować za pomocą pisma, zanim jeszcze mogła płynnie mówić. W retrospekcji widzimy karteczki samoprzylepne rozrzucone po ścianach, prawdopodobnie napisane przez Florę, aby porozmawiać z rodzicami. Z czasem nauczyła się dostosowywać swój słuch i mowę i spowolniła je, aby dopasować się do tempa otaczających ją osób. Następnego dnia Cuti podekscytowany mówi Felixowi, że ma zaplanowaną kolejną randkę z Florą na ten wieczór. Felix, w typowy dla siebie sposób, podbudowuje go i wyjaśnia, że druga randka zazwyczaj prowadzi do podrywu. Jednak Cuti zauważa nagłą swędzącą wysypkę na swoim ciele, którą musi się zająć przed wieczorem. W domu szuka lekarstwa w internecie i zaczyna nakładać surową pastę czosnkową, aby złagodzić wysypkę.
Następnie Kuti spryskuje się wodą kolońską swojego wujka, aby zamaskować nieprzyjemny zapach czosnku przed randką z Florą. W następnej scenie Felix oferuje Kutiemu podwiezienie na randkę i daje mu krótką przemowę, aby zwiększyć jego pewność siebie. Później, podczas ich randki, Kuti ponownie pyta Florę o jej tajemniczą zdolność szybkości. W odpowiedzi Flora przyznaje, że w każdej chwili świadomie zwalnia. Wyjaśnia, że zmienia swoje ruchy i mowę, aby dopasować się do tempa osób wokół niej. Po spędzeniu cudownego czasu razem, Kuti i Flora dzielą słodki pocałunek. Następnie ujawnia, w jaki sposób obliczyła i udokumentowała wszystkie możliwe wybory i wyniki wspólnej chwili. Flora przyznaje, że zgodnie z jej obliczeniami istnieją możliwości złych wyborów i wyników, ale najbardziej prawdopodobne są te dobre. Następnie wracamy do retrospekcji popołudnia, kiedy Scott wyjechał na rowerze. Wychodzi do sklepu z komiksami i przegląda okolice. Następnie kupuje sobie figurkę swojej ulubionej postaci z ulubionego serialu animowanego Parking Tickets. Później wsiada na rower, aby wrócić do domu, ale nagle spada, próbując wykonać akrobację. Scott odkrywa, że odłamek szkła wbił mu się w brzuch, choć nie krwawi. Jego telefon również upada i psuje się, przez co nie jest w stanie poprosić o pomoc. Pomimo odniesionych obrażeń, udaje mu się dotrzeć pieszo do szpitala Crown. Scott prosi o pomoc w pogotowiu, ale recepcjonistka pyta o jego ubezpieczenie i twierdzi, że szpital przyjmuje tylko osoby z ubezpieczeniem zdrowotnym, chyba że zagraża to życiu. Lekceważy go całkowicie i wyjaśnia, że nie mogą go przyjąć, chyba że jego rany aktywnie krwawią. Poważnie ranny Scott zostaje następnie wyciągnięty z placówki ratunkowej, tylko dlatego, że jego obrażenia nie wydają się zagrażać życiu. Podchodzi do przystanku autobusowego i prosi przechodnia o skorzystanie z telefonu. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że nie ma niczyjego numeru. Zauważa również, że z rany zaczęła kapać krew, co wywołuje u niego panikę. Po chwili Felix przypadkowo przechodzi tą samą ulicą i zauważa Scotta w stanie krytycznym. Spanikowany, natychmiast go niesie i pędzi do szpitala swoim samochodem na leczenie. Zanim jednak dotarli na miejsce, Scott zaczął słabnąć. W końcu umiera z powodu utraty krwi, podczas gdy bezradny Felix woła o pomoc. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.